Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję magicznego lusterka, tak to można nazwać, od firmy Mediatek, czyli uDrive Navi. Jest to urządzenie włączące w sobie kilka funkcji, ponieważ przede wszystkim służy jako duże, fajne, monochromatyczne lusterko wsteczne. Po drugie ma kamerę przednią, czyli rejestrator jazdy. Ma też kamerę do tyłu patrzącą, troszkę gorszej jakości, która może służyć jako kamera cofania chociażby, oraz kolejna funkcja, ma moduł GPS, ma też system Android, dzięki czemu możemy ściągnąć sobie apkę, jakąś nawigację, Google Maps, Janusika czy coś innego i z tego lusterka zrobić sobie bardzo praktyczną nawigację na Androidzie. Cenę macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy recenzję. Zapraszam. Dobra, moi drodzy, było osobne rozpakowanie kiedyś, ale to było dawno temu, więc przypomnijmy sobie szybciutko, co tutaj się znajduje. Kamera przednia jest Full HD, tylnie HD, Android 4.4 jest to wersja tego systemu. GPS, osobny moduł, tak to wygląda na obrazku. I oczywiście kamera wsteczna też z długim przewodem. Możemy pobrać tutaj m.in. Google Maps, iGo, Cygic, aplikację TomToma i innych producentów. Mamy troszeczkę specyfikacji, jak widzicie, wbudowana bateria taka podtrzymująca 640 mAh, procesor, karta pamięci do 64 GB microSD, 8 GB wbudowanej pamięci, G-Sensor, czyli możliwość nagrywania właśnie jakichś zdarzeń typu uderzenie. Radio FM nawet mamy, wyświetlacz dotykowy, Wi-Fi oraz szerokokątny obiektyw. Też jak używamy kamery cofania, wyświetla nam się takie coś, takie linie pomocnicze. Dobra, to by było na tyle. I zaglądamy do środka, przypomnienie, jak ten sprzęt wygląda. Samo lusterko bardzo dobrej jakości, wyświetlacz dotykowy, ale też oczywiście przyciski sterujące od spodu. Mamy mocowania na nasze lusterko, więc nie musimy go zdejmować. Mamy wentylację, głośniki, kamera naprzód regulowana tutaj troszeczkę. Resztę sobie też możemy lusterkiem doregulować, potem ustawić to i mamy OK. Mamy też stopna microSD, podłączenie kamery tylnie, podłączenie GPS-a oraz podłączenie zasilania. Więc tak wygląda samo lusterko, jest naprawdę spore. Już Wam tak mówię, żeby nie mówić, że jest spore, po prostu je sobie zmierzymy, bo jest dużo większe niż moje lusterko w aucie oryginalne, prawie 30 cm, ponad 30 cm, 31 prawie, i wysokość to mamy około tam 8 cm. Bardzo ładnie popakowane i mamy jeszcze, zobaczcie, kamera wsteczna. Można użyć albo na taśmę dwustronną, albo na wkręty, są też w komplecie. Mamy długi przewód połączeniowy oraz mamy tutaj przewód do sprzężenia tego z światłem wstecznym. Instrukcja oczywiście jest, jest moduł GPS-a, też taśma dwustronna, możemy go sobie przykleić gdzieś na naszym pulpicie w aucie, oraz mamy kabel zasilający, oczywiście do gniazda zapalniczki i wejście tutaj do tego. Karta gwarancyjna i to by było na tyle, jeśli chodzi o zawartość zestawu. Teraz zobaczcie, jak to się sprawdziło w praktyce. Dobrze, moi drodzy, w tej chwili widzimy lusterko już zainstalowane, podpięte przewody zasilający, przewód od GPS-u, przewód od kamery wstecznej, czyli wszystko, co jest tutaj potrzebne, żeby w pełni wykorzystać to urządzenie podczas jazdy. Z GPS-u możemy korzystać, możemy nie korzystać, to jest opcja. Tak samo kamera cofania. Podstawową rzeczą jest ta kamera z przodu oraz właśnie funkcja lusterka wstecznego. Jak widzicie, lusterko jest monochromatyczne, więc mam nadzieję, że to dość dobrze widać. Ten obraz jest taki troszeczkę przyciemniony. Jaki jest plus tego, że to lusterko na przykład jest większe niż oryginalne lusterko mojego Grand Voyagera. Spróbuję Wam pokazać to od tyłu, jak wygląda. No dobra, myślę, że widzicie, jak wygląda oryginalne lusterko. I z przodu też jest właśnie obiektyw tej kamery. Jest też głośnik. Generalnie jak ktoś lubi takie monochromatyczne lusterka, to będzie mu pasowało, ponieważ jest naprawdę duże, naprawdę dobrze nam pokazuje to, co jest za autem. Chociaż ja jestem wielbicielem akurat klasycznych, zwykłych lusterek do jeżdżenia w dzień. I teraz tak, jak mamy wszystko podpięte, za chwilkę będziemy mogli włączyć, ale myślę, że resztę pokażę Wam wieczorem, bo to będzie lepiej widać. Kamera tutaj za dużo odbija. Czy zobaczycie w ogóle tutaj panel sterowania właśnie. To bardzo się wszystko odbija, ale jest to tak. Power, cofnięcie się, OK, do przodu i M, czyli mode.
mamy takie podstawowe przyciski od spodu umieszczone. Widzicie tam te przyciski. Teraz tak. Jak sobie ją podepniemy do gniazda, momentalnie nam się to aktywuje. Mamy sygnał dźwiękowy aktywacji. Tak jak mówię, w dzień po prostu kiepsko na tym wyświetlaczu to widać w kamerze, ponieważ tak normalnie jak ja na to patrzę, jak jeżdżę, to wszystko widać bardzo wyraźnie, ale kamera zbiera po prostu te wszystkie refleksy z lusterka niestety i ja wam to pokażę po prostu jak będzie ciemno. No bo widzicie, ja widzę tutaj bardzo dobrze to menu, a wy widzicie z jakimiś odblaskami. O właśnie, kamera też się odbija i że tak powiem niewiele widać, natomiast tak normalnie wszystko pięknie, czytelnie jest widoczne. Zresztą, moi drodzy, po ciemku. No dobra, jest już ciemno. Mamy zmierzch, więc będzie lepiej widać na kamerce, co tutaj się nam dzieje. System Android, więc troszeczkę się odpala. Powiem wam, że niestety w kamerze cały czas to wygląda dużo gorzej niż na żywo, więc nie sugerujcie się tym do końca. Kolory na żywo są też dużo bardziej żywe, wyraziste. I mamy podgląd oczywiście z kamery. Możemy sobie obejrzeć pliki. Oczywiście jak to w Androidzie, wszystko obsługiwane dotykowo. Mamy opcje, zobaczcie. Opcje nagrywania. Kamera przód tył. Tutaj, zobaczcie, wychodzimy i mamy wszystkie te opcje, kamera oczywiście to co było, nawigacja. Tutaj co do nawigacji, sam moduł GPS działa, działa dobrze, a nawigacja zależy jaką sobie ściągniemy, tak nam będzie działać. Czy to będzie jakiś Janosik, czy Google Maps, czy inne programy, to po prostu już indywidualnie zależy od programu. Natomiast jak widzicie, wszystko się tutaj bardzo ładnie, szybko wykrywa. Możemy oczywiście sobie stworzyć jakiś folder z muzyką, przechowywać po prostu pliki. Mamy radyjko, standardowe ustawienia jak to w Androidzie i aplikacje. Jak jesteśmy w zasięgu Wi-Fi, możemy też sobie surfować po internecie. Nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście to też służy do tego, żeby sobie jakąś aplikację tutaj wgrać na kartę pamięci. W tej chwili nie jestem w zasięgu Wi-Fi. No i mniej więcej w ten sposób wygląda menu. Troszkę tych opcji tutaj jakby nie było mamy.
jeszcze, moi drodzy, recenzja za nami. Powiem Wam, że tak. Chciałbym zacząć od negatywów, od wad tego urządzenia. Czy cena około 500 zł za taki sprzęt 5 w jednym praktycznie jest wysoka? Moim zdaniem nie. Cena jest usprawiedliwiona, ponieważ mamy tutaj praktycznie mały tablet na Androidzie z modułem GPS, z kamerą przednią, z kamerą tylnią. Generalnie jakość wykonania jest dobra, funkcjonalność jest też ok, więc myślę, że cena nie jest negatywem. I chciałem tutaj powiedzieć też o negatywie jakiś czas temu podczas testów, że nie pasuje mi ta monochromatyczność lusterka. Po prostu nie jestem do czegoś takiego przyzwyczajony, ale powiem Wam, że to lusterko jest po prostu ogromne. Ja jeżdżę Chryslerem Grand Voyagerem wersja czwarta, tak więc auto duże. I wydawało mi się, że lusterko ma no, dość duże. Natomiast jak założyłem uDrive Navi, pojeździłem z tym no, ładnych kilkanaście tygodni. Przyzwyczaiłem się do tego patrzenia w to naprawdę duże, wielkie lustro. Zdjąłem potem po testach i zobaczyłem małe lustereczko mojego Chryslera. Pomimo, że wolę taki zwykły widok w takim zwykłym lusterku, odbicie tego obrazu z tyłu, niż taki ten monochromatyk, który troszeczkę nam tam zmienia kolory i tak dalej. Natomiast trzeba tutaj oddać, że to lusterko jest tak wielkie, że korzystanie z niego jako z lusterka wstecznego jest po prostu boskie. Tym bardziej jak się ma duże auto i ta widoczność do tyłu jest ważna. A więc kolejną wadę tutaj sam skreśliłem. Natomiast jeśli chodzi o plusy, powiem Wam tak. Jak na firmę znaną z przedmiotów dość budżetowych, to jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra. Jakość wyświetlacza, jakość samego lusterka, ten przód, plastiki, kamera, wszystko jest po prostu rewelacyjne w tej cenie. Jakość wyświetlacza jest bardzo dobra. Na kamerze niestety wygląda to źle, ale jak patrzymy na nią tak po prostu ludzkim okiem, nawet w słoneczne dni jadąc w aucie, to wszystko jest bardzo czytelne, bardzo wysokiej jakości. Mamy też głośnik, mamy dźwięk, dlatego pod względem jakości wyświetlacza, jakości kamery przedniej zarzutów nie mam. Widzieliście jakość obrazu, jest z przedniej kamery całkiem niezła, ale tutaj powstaje jeszcze jeden minusik, którego już nie wykluczę, mianowicie kamera wsteczna. Kamera wsteczna, jak widzieliście, jest dużo gorsza niż kamera przednia. Do nagrywania obrazu w tył może się nada, rozdzielczość jest dużo niższa, jakość obrazu jest dużo niższa, jest też niższa ilość klatek na sekundę, po prostu to widać, tą płynność kamery przedniej, a płynność kamery tylniej jest nieporównywalnie gorsza z tyłu. No i powiem Wam, że jako rzecz do parkowania, tym bardziej w nocy, ja mam dom tutaj, teren jest dość ciemny, jak wieczorem przyjeżdżam i same światła wsteczne mojego auta nie są w stanie na tyle oświetlić, żeby ta kamera cokolwiek mi pomogła do parkowania. Tak więc wjeżdżałem nadal na lusterka, po prostu ostrożnie rozglądając się między domy, a kamerka w roli kamerki wstecznej, kamerki cofania po prostu u mnie się nie sprawdziła. Może jak ktoś parkuje w dobrze oświetlonym miejscu, wtedy mu takie coś się przyda, ale u mnie niestety to nie wyszło, więc nawet nagrania z tego nie widzicie, bo wyszło to po prostu źle. Ale tą kamerkę wsteczną traktuję jako dodatek do bardzo udanego lusterka z nawigacją, gdzie ta nawigacja jest ogólnie dokładna, ponieważ moduł GPS jest niezły, a to jaką nawigację tam zainstalujecie, to już zależy od Was. Czy to właśnie będzie jakaś nawigacja Google Maps, czy jakiś Janosik, czy jedna z wielu innych aplikacji dostępnych na system Android. Może to być cokolwiek, co sobie zechcecie, czy bezpłatna, czy płatna, co tam dusza zapragnie. Też jakiś czas temu, przez parę dni, testowałem aplikację firmy Navitel, która też jest znana z takich urządzeń po prostu do nawigacji. Dlatego możemy tam sobie kombinować, mamy Wi-Fi, jak jesteśmy w zasięgu, możemy sobie tą aplikację ściągnąć, nie ma z tym żadnego problemu. Więc podsumowując te długie wywody, kamera cofania dla mnie jest nieprzydatna, natomiast całe urządzenie główne, ten przód, moduł GPS, to wszystko jest rewelacyjne. Z tego też względu rekomendacji może nie będzie, maksa nie będzie, ale ocena przyzwoita, ponieważ w tej cenie dla maniaków takich gadżetów drogowych jest to naprawdę fajna rzecz, warta polecenia. Tak więc to by było na tyle. Cenę tego urządzenia macie w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał. Najlepiej od razu. Nie przegapicie niczego, co się pojawia nowego. A nowości są, uwaga, codziennie. Tak więc warto. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!